Cześć Witamskiej, bardzo serdecznie. Ała! Jeszcze raz. Cześć Witamskiej, bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry The Sims 4. Na początku muszę Wam bardzo podziękować za ilość komentarzy pod ostatnim filmem. Daliście mi bardzo dużo rad, które na pewno wykorzystam. Dziękuję za to, że wkazaliście mi w sumie. Tak, kazaliście mi ściągnąć jakieś dodatki typu meble, typu coś właśnie ze strony z Simsami. Ja to zrobię w najbliższym czasie, jak tylko znajdę taką wolniejszą chwilę, żebym mogła po prostu przejrzeć sobie te dodatki, zobaczyć co by mnie interesowało, co nie. W każdym razie na pewno to zrobię. Jeżeli macie jeszcze jakieś rady dla mnie, ponieważ no te dodatki są dla mnie czymś zupełnie nowym, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Ja te komentarze zawsze czytam i nawet ostatnio bardzo często nie odpisuję. Tak więc zachęcam do czego? Do komentowania, dawania mi rad. Do swoich propozycji, jak można rozwijać karierę naszych dwóch głównych bohaterów, czyli Cytle i Jacoba, tak? Dobrze kojarzę. Koniecznie zalajkujcie ten film, żebym wiedziała, że chcecie tą serię, bo jeżeli nie chcecie tej serii, to możecie mi po prostu napisać i będzie więcej Minecrafta. Ja Minecrafta nie chcę tak często i dużo, dlatego są Simsy. Dobra, nieważne. Zalajkujcie ten film, żebym wiedziała, że chcecie długą serię z Simsów. I teraz tak, jesteśmy na posterunku policji. To jest mój pierwszy dzień w pracy, jako takiej pracy, prawdziwej pracy. Użyj komputera, aby dostać sprawę. Okej. Okay. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Odbierz przedział do sprawy. Jestem zupełnie nowa w tym. I jestem... zabrali mi komputer. A jest więcej komputerów tutaj. Kuźwa, każdy przy jakimś komputerze siedzi. Tu jest wolny komputer. Dobra, odbierz przedział do sprawy. Zobaczmy, jaką sprawę dostaniemy. Czy będziemy jakimiś śledczymi, czy coś. No, podejdź do komputera. Aha, dobra. Asystuj... czy śledztwie... Zanim poprowadzisz własną sprawę, musisz poznać podstawy, zacząć zastosowanie doświadczonemu detektywowi podczas śledzenia na miejscu przestępstwa. Użyj mapy przestępstw, aby udać się na miejsce przestępstwa. Co? Co? Uda się za pomocą mapy przestępstw można przechodzić na miejsce przestępstwa. Dobra. Czy mapa przestępstw jest to, co tutaj wisi na ścianie? Tak. To jest to. Czyli coś jednak... Dobra. Idziemy na miejsce przestępstwa. Zobaczmy, co się stało. Ale jestem podekscytowana. Zobaczymy. O, tylko nie, żeby mi się to troszeczkę szybciej wczytało. To byłoby fajnie. A ja spróbuję... O Jezu. A ja spróbuję... otworzyć! Ale chyba nie otworzę. Na miejscu przestępstwa możesz znaleźć wskazówki, które pomogą ci wyśledzić podejrzanego. Naprawdę? Zbadaj uszkodzone lub skradzione obiekty i poszukaj wskazówek na ziemi w pobliżu, aby odkryć więcej materiałów dowodowych. Kurde, nie mogę tego zakręcić. Ponadto porozmawiaj ze świadkami, aby uzyskać zeznania o tym, co się stało. Naprawdę? Dobra. Stop. Najpierw to jest funkcjonariusz. Najpierw porozmawiajmy o domniemanych sprawach na temat tego. Dobrze to robię w ogóle? Chyba nie. Otwórz to nie. To rozumiem, że to na tej parceli się musiało coś stać. Ja jestem słabym detektywem, naprawdę. Co mogę zobaczyć? O! Zrób zdjęcie najpierw. Dobra, najpierw zrób zdjęcie materiału dowodowego. Okej. Okay. Teraz zbierz próbkę materiału dowodowego. Dobra. Zrób zdjęcia, zbierz wskazówki na miejscu zbrodni. Okej, czyli tak, to już mamy. Czy to jest jakaś... Nie. Czy coś tutaj mogę zrobić? Jezus, to może być trudniejsze niż mi się wydaje. Dobra, posłuchajmy zeznania. Zobaczymy, co nam powie. Krystyna Wojewoda. Aha, spoko. Krystyna nie powiedziała za wiele. Do wyposażenia zostało dodane. Zdjęcie. Próbka materiału. Zeznanie. Okej, coś chyba zwaliłam.
No dobra, to jeszcze poszukajmy jakichś wskazówek. Może w tym pokoju coś, jakieś książki, coś. Powinna być opcja tylko zaznaczenia rzeczy, które mają jakąś wagę. Dobra, to skoro już tutaj jestem, to chociaż niech wejdę i sobie zrobię siku. A co to? Dobra, słuchaj zeznania. Możemy jeszcze drugie zeznanie posłuchać. Zobaczymy, co ta osoba nam powie. No, no, no. Okej. Oho. Ona zdała większą relację. Tylko teraz chciałabym to jakoś otworzyć. Nie no, sprzedać tego nie mogę. Gdzież to by można było coś jeszcze znaleźć? Bo rozumiem, że to na pewno jest gdzieś tutaj ukryte. Może na podwórku. Tak, jest drugi dowód. Widzę drugi dowód. Zróbmy mi zdjęcie i pobierzmy próbkę. Dobra. Gdzieś muszą być jeszcze dwa. Może tak, może zróbmy to w ten sposób, że damy całe ściany, rozejrzymy się po ścianach, czegoś nie ma. Bo jeżeli to leży na ziemi, to jest prawdopodobieństwo, że może gdzieś jeszcze być na jakiejś ścianie. To jest kolejne. Zrób zdjęcie i zbierz próbkę. Będziemy mieli trzy miejsca, trzy zdjęcia załatwione. Jeszcze brakuje mi dwóch. Tu jest jeszcze jedno, zbierz próbkę. I gdzieś jeszcze jedno powinno być. I najgorzej zawsze, pamiętam, że zawsze najgorzej się szuka ostatniego. Dobra, na ścianach na pewno nie będzie. No to teraz przejrzyjmy dom jeszcze w ten sposób. Na podwórku, na tarasie, na patio. Tutaj... Tutaj nic nie ma. Tu też nic nie ma. No chyba, że w łazience też nie. W sypialni też nie. O Jezu, coś zrobiłam. Szczerze mówiąc... Nie no, to już robiłam. Tak. Szczerze mówiąc, nie widzę więcej dowodów. No chyba, że... Nie no, na dachu też nie ma. Dobra, to jeszcze tylko przejrzę zewnętrzne ściany. Zewnętrzne ściany. Nic. To jeszcze wewnętrzne zobaczmy, bo... To w sumie nie przyglądałam się zbytnio. Łazienka czysta, ten pokój czysty, korytarz i ten pokój też się wydaje być czysty, a ten tutaj, ten kuchnia i tak dalej. Ha! No i to jest najpiękniejsze, bo w tym momencie nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ostatnia część zagadki. No dobra. Tylko... Nie, 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 nie. Ja wiem, że jesteś głodny, ale nie. Jeszcze jedna wskazówka. Tylko gdzie ona może być? Gdzie ona może być? A jakieś jedzenie dostanę może? A tego nie zabrałam? Aha, no spoko. Czyli co, wracamy na posterunek. Kliknij syma, wróci na posterunek, po prostu. Dobra. Wróć na posterunek policji. Tak, chcę wyjść. Zobaczymy, do czego nas doprowadzą nasze dowody zbrodni. Ja, naprawdę, zaczyna mi się ten dodatek podobać. Jest genialny. Genialny. Oj, 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 oj. No dobra, wróciłam na posterunek policji. Co dalej? Teraz, gdy udało ci się zebrać materiał dowodowy z miejsca przestępstwa, pora zająć się wyśledzeniem podejrzanego. Użyj analizatora chemicznego i komputera do oceny materiału dowodowego znalezionego na miejscu przestępstwa. Jest szansa, że uzyskasz jakieś informacje o tym, kto popełnił przestępstwo. No dobra. Analizatora chemicznego. Czy to jest... Tak, to jest analizator chemiczny. Dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ale jestem podjarana. Znaczy, to pewnie nie będzie nic takiego super ekstra nowoczesnego czy coś, no ale zawsze jednak coś tam... O, za dużo, za dużo, za dużo.
Dobra, robot analizowania materiału dowodowego z miejsca przestępstwa pozwoli ci odkryć wskazówki dotyczące podejrzanego. Prowadząc własne sprawy, przeanalizujesz mnóstwo materiału dowodowego, zanim zdołasz znaleźć podejrzanego. Na razie użyj komputera, zarejestruj materiał dowodowy z miejsca przestępstwa, aby sprawę mógł przejąć starszy detektyw. Okej. Dzięki właśnie nabytej znajomości logiki. Aha, czyli to logikę mu rozwinęło. I analiza udana. W komputerze, tak? Czyli muszę usiąść do któregoś komputera. Tylko, że oczywiście tutaj nie ma żadnego wolnego komputera. A po tej stronie są jakieś... Jo, tu są cele! Tu są więźniowie! Wow! Ja! Dobra. A tu są sale przesłuchań. O, Jesus! O, nie! Oh no, no holy shit. Dobra, musisz maleńka niestety zejść z kompa. To jest pani detektyw, a to jest asystentka. Jadzia, spadaj. No i co? Dobra, robot znaleziony przez ciebie materiał dowodowy przyda się detektywowi, który zajmuje się tą sprawą. Dostaniesz własną sprawę, bo jutro poznasz kolejne kroki pracy nad sprawą. Super, dobra. Rób zdjęcia policyjne przy stanowisku rejestracji. Używaj stanowiska rejestracji do pobierania zdjęć policyjnych przestępcom. Stanowiska rejestracji. Czy chodzi o to? To jest to. Tak, rób zdjęcia. Dobra, zróbmy pierwsze zdjęcia jakieś, pani. Aj, super to jest. I co, i teraz za kajdanki ją wyciągnie? Nie, po prostu tak. No. Okej. Okay. Wow, jest jeszcze ta śmieszna tablica, na której jest zaznaczona ilość centymetrów wzrostu. Dobra, i jeszcze... No, odprowadź panią. I jeszcze zrobimy Adamowi muszce. A ona może by ją tak odprowadzić. Aha, od razu mogła mi odciski palców. Ej! Ona nie ucieknie? Mam nadzieję. Dobra. Pobierz odciski palców jeszcze przy okazji, skoro już tutaj jest. Tamta chce w ogóle wydostać się. O! Już ją zamyka, no dobra. Przeszukaj przestępców przy stanowisku rejestracji. To przy okazji możemy przeszukać go. Już załatwmy go po całości. Ostro. W ogóle zaraz mi tutaj z głodu umrze, no ale trudno. A jak tam w ogóle nasza... A, Cajtle świetnie sobie radzi. Dobra. No, jeszcze się nie znają. Zamknij w areszcie. Zamknij go, bo jeszcze ucieknie i będzie taka sytuacja. Ja bym chciała jeszcze pobrać odciski palców od Julii Wiederko. Ciekawa jestem, czy jest jakaś kartoteka, gdzie mogę sprawdzić, kto za co siedzi. Dlaczego ją wpuścili tutaj? Chyba ją wypuszczają. No dobra. Wiem, że się jeszcze nie znają, ale się poznają. W sumie gdyby tak zrobić, że Jacob ma romans z jedną z więźniarek. Ej, czy ja siedzę po godzinach? Nie. Wyjdę równo. Z komendantem. Gdzie jest komendant? Właśnie, gdzie jest komendant? Oto jest najważniejsze pytanie. Asystentka, seniorka, funkcjonariuszka, źle patrzę. Asystentka, gdzie jest komendant? To jest chyba komendant. Tak, komendantka. Nawet. Super. Mamo, ale mi się to podoba. Skończyć za godzinę? Dobra, nie, no dobra, już whatever. Mamy to...
Aha, czyli to są takie achievementy, które mogę robić w ciągu całego dnia pracy, żeby nie siedzieć bez sensu. Prysznic weźmiemy już w domu, nie będę się tym zajmować. A co jeszcze możemy zrobić przez pół godziny? A porozmawiałam przecież z komendantem. A czy tak po prostu porozmawiać z komendantem, tak? Przyjazne powitania? Marcus. Narzekaj na problemy, zaprosić do patrzenia w chmury, wykpij etykę pracy, nie, 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 nie. Przyjazne. Plotkuj o romansach w pracy. Ciekawe jestem, czy są jakieś tej romanse w pracy. Nie, chyba nie. Dobra. Nowe stanowi... Co? Aha, może w przyszłości. Dobra, wracamy do domu po ciężkim dniu na komendzie. Wow, po prostu wow. Jestem w tym momencie mega zszokowana tym dodatkiem. Jest mega, mega super. Naprawdę podoba mi się. Teraz tak. Wraca z pracy. Cajtla jest jeszcze w ogóle w pracy. Okej. Okay. Weźmy prysznic i spróbujmy coś ugotować. Nie no, piec nie będziemy. No chyba, że paluszki. Nie, paluszków nie będziemy. Podaj obiad. Makaron z serem. Tradycyjnie jakiś makaronik z serem i nic więcej. Do której jest cajtla w pracy? Do 19. Jest 17, czyli za półtorej godzinki powinna wrócić. Czyli już niedługo zobaczymy, co nam u cajtle. Jeszcze chciałabym zobaczyć. O, bardzo dobra ocena w pracy. Super. Weź aktywny udział w dniu pracy detektywa. Na pewno nieraz będziemy szli do pracy razem z Jacobem. Na pewno nieraz pójdziemy z Cajtle do pracy, ponieważ no, opcja tego bardzo mi się podoba. Jest to o wiele bardziej interesujące niż siedzenie w domu i patrzenie, jak gotują makaron. Tak więc na pewno skorzystam z tej propozycji, którą daje mi gra. Tak, Cajtle zdecydowanie musi zjeść. Akurat się skończy gotować. Perfekcyjnie. I co? Mój plan jest taki, żeby no, jak najszybciej się wzbogacić i stąd wyprowadzić. Nie będę robiła tutaj żadnych remontów, bo szkoda mi pieniędzy. Chciałabym jak najszybciej w przeciągu, myślę, 20 odcinków zebrać jakąś kwotę taką super troszeczkę większą, żeby można było się stąd wyprowadzić. A ciekawa jestem, czy jest możliwość wejścia do świata pracy w momencie, gdy wybieramy pracy z tych starszych, czyli jakiś astronauta czy coś. Bo komendant i ta praca naukowa, którą ma Cajtle, to są te z tego dodatku. Co w momencie, kiedy wybieramy tą zwykłą pracę? Jesteście mi w stanie powiedzieć, czy też tam dodali jakieś takie właśnie takie miejsca, czy to tylko w tych trzech zawodach, które zostały dodane? No, jestem tym zainteresowana w tym momencie i to bardzo, bardzo, bardzo. Cajtle, jak ty w ogóle pięknie wyglądasz? Au. Ślicznie. Ślicznie. No, super. Bardzo mi się podoba postać Cajtle, jak ją skreowałam i w ogóle. A do czego? Co ty jesteś taki nieswój? A, zapach taniej lodówki i co? Aha, źle je... No, wiesz, mogłeś się bardziej postarać. Niestety. Odłóż. A jakie to jest? Jakoś w porządku. Dobra, weź to też odłóż. Nie będziemy marnować jedzenia, szczególnie, że za każde jedzenie trzeba płacić? Miksturę ziołową? Balsam? Aha, dobra, okej, nie wnikam to. Pooglądajcie sobie jeszcze telewizję i pójdziemy spać. A następnego dnia idzie Cajtle do pracy jutro? Idzie na 10. A Jacob? Na 8. Dobra. To myślę, że jeszcze skoczymy sobie na drugi dzień do Jacoba. Mam nadzieję, że zdążę, chociaż 20 minut już jest. Siedziałam... Nie, dobra, nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie będzie aż tak dobrze. I co ty też? Kurde, no wypadałoby mi tą lepszą lodówkę kupić, bo to, co oni mają teraz, to jest jedna wielka żenada. Tak, to się robi. Lodówki. Wow! 2000. Aha, super, no.
Tak, i wydam połowę kasy na lodówkę. Spoko. Mam nadzieję, że ta będzie wystarczająco dobra. Okej. To co? A Cajtla nie potrzebuje jakichś tam właśnie tych... Wow! Ile ona ma rozwiniętych rzeczy? On tak samo, Matko Boska. A co my tutaj mamy? Jabłko i rybę. Dobra. Dobra, myślę, że mogę ich na spokojnie położyć spać. Bo miski nie mogą mi się przemęczać zbytnio. Możesz już wyłączyć telewizorek. Dziękuję. Dobra. Czy co, pozostaje nam tylko czekać do rana, a widzę, że ten czas... Intro... Co? Nie wykonuję żadnej relacji z innymi samami. Aha, przez 24 godziny. Spoko. Spoko. Whatever. Ten czas tak szybko leci teraz. Już jest trzecia rano, zaraz mi misję wstaną. No właśnie, tak mówiłam. Tak, skorzystaj. W ogóle ustawmy auto przełączanie na wszystkie światła. Po co ma... mają palić się światła? W ogóle w łazience nie ma światła? Ej, tam może być tam ciemno. Grunt, żeby trafił do dziury. Tak szczerze mówiąc. Energia, głód, towarzystwo, higiena. O, masakracja. Powiem, mam masakrację. No i co ja mam z nim teraz zrobić? Mam go po prostu tak puścić do komputera? A dobra, niech ma. A ty, kiedy wstaniesz? Też mogłabyś niedługo wstać w sumie. 4 rano. 5 rano. No właśnie. Zapaliło się u niej światło. W ogóle wszędzie się chyba zapaliło światło. Na tym chyba auto przełączenie. A właśnie, ciekawe są jakie rachunki przyjdą. Przyszły rachunki? Nie, przyszły jeszcze rachunki. Zobaczymy. A co ty masz? Co ty się nie wyspałeś? Bolące plecy, danie łóżko. Super, no przykro mi, no ale... Ogar trochę lepiej chyba tak niż na podłodze, nie? Przepisz się w codzienny. A zresztą możesz wziąć prysznic. Ty potrzebujesz pewnie trochę rozmowy z kimś, nie? No, towarzystwo przydałoby się. Dobra. To zaraz sobie co? Aha, na pewno. Co to jest? Kup wymywarkę do naczyń. Aha, na pewno. Wypij sok energetyczny, powinno ci dodać troszeczkę energii. Zabrało? No coś ty. Aha, bo dobra, czaję. W ten sposób to ma działać. No dobra. Cia. Ze siebiodrami, a co to? Pogadajmy trochę z naszą kochaną. Stop. Więcej opcji. Romantyczne. Obejmij. Trochę czułości sobie pokażcie. Naprawdę, troszeczkę czułości nigdy nie... Oj, okaż czułość. Więcej. Romantyczne. Pochwal wygląd. Taki tam mały komplemencik od rana. Zainteresowaniami. Bla, 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 bla. Przychwalę się... zdradź sekret. I pocałuj. I myślę, że tyle miłości na dzisiaj starczy. Ja tymczasem się z wami żegnam, ponieważ uważam, że tyle wystarczy. Za chwilę będziemy jechać, no za chwilę. W następnym odcinku polecimy na drugi dzień Jacoba do pracy. Zobaczymy, jak ten drugi dzień będzie wyglądał. No i przy okazji wypełnimy achievement, czyli aktywny udział w dniu pracy. Detektywa. Czasami będziemy ich odwiedzać w pracy, czasami nie. Zobaczymy, jak to będzie. Póki co jest to dla mnie super ekstra opcja. W momencie, kiedy mam tak beznadziejny dom, w którym nie mam co w sumie co robić, to wolę posiedzieć w pracy z nimi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę, żeby mi to pokazać. Zresztą to jest bardzo motywujące. I zachęca mnie do dalszego kręcenia serii. Napiszcie swoje rady na temat dodatków, które posiadam. Oczywiście spis dodatków będzie w opisie filmu i nie zapomnę tym razem. Tymczasem ja się z wami żegnam. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z The Sims 4. Trzymajcie się i cześć!